Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. To jest czytanie dla baranów na miłość na okres około miesiąca, mniej więcej do końca sierpnia, do następnego czytania na miłość po prostu. Baranki, pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi z Was, więc proszę, bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie dla osób, które miały usłyszeć. Moim subskrybentom bardzo dziękuję za lajki, komentarze, za to, że oglądacie, za to, że jesteście. Dziękuję Wam serdecznie, że podobają Wam się filmy, cieszę się. Osoby, które oglądają mnie bez subskrypcji, zapraszam do subskrybowania kanału i do wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was o nowym filmie na kanale. Moi nowi widzowie, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, Was oczywiście też zapraszam do oglądania i zachęcam do subskrypcji, jak najbardziej też. Kochane barany, zaczynamy dla karty opiekuńczej na najbliższy miesiąc, na sierpień, w obszarze miłości, relacji, związków. To czytanie jest dla wszystkich, dla osób w związkach, w relacjach wchodzących, wychodzących i dla singli też jak najbardziej. Tak więc zobaczymy, kto z góry chcę Wam przekazać jakie informacje. No kto, to raczej się nie dowiemy, bo wiecie, każdy z Was ma albo osobę, która odeszła, albo osobę po prostu, która na górze Wasz anioł stróż Wam się opiekuje. Dobra, wypadła karta. Wypadło na początku więcej, więc wzięłam tą, która wypadła jakoś sama. Możliwości. Uwolnij się od przeszłości. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. Kochane baranki, uwolnienie od przeszłości będzie miało znaczenie w najbliższym prawdopodobnie miesiącu. Jeżeli pozwolisz jej odejść, to zrobisz miejsce temu, co będzie mogło nadejść. Oj, przepraszam, moja bransoletka pociągła mój kabel od słuchawek, który rzekomo... A w którym jest czulszy mikrofon, chociaż kiedyś to testowałam i wyglądało na to, że jest czulszy, natomiast poruszył właśnie statyw w kabelu od słuchawek. Natomiast faktycznie muszę to jeszcze przetestować, co jest lepsze, bo w pierwszym momencie wydawało mi się, że lepszy jest ten kabel słuchawki podłączone do urządzenia niż mikrofon taki zdalny, bo on jednak chyba nie wyłapywał tak dobrze, nie wiem. Może akurat wtedy tak mi się wydawało, może muszę to sprawdzić. Jeszcze raz, żeby nie dyndał Wam ten kabelek, bo widzicie, że o wypadek nie trudno, żeby się wszystko przewróciło. Dobra, kochani, mamy możliwości. Więc już wiemy, co te możliwości oznaczają. W ogóle ta karta jest jakaś taka... Ładnie to wszystko wygląda, jest takie... Spójne, geometryczne, ergonomiczne, kolorystycznie. Ładnie to wygląda. Fajnie, podoba mi się ta karta. Dobra, kochane baraneczki, wobec tego startujemy z Wami. Startujemy z czytaniem dla osób w związkach, w relacjach, dla singli. Co na najbliższy miesiąc miłości dla Was. Słuchajcie, a może to ten aniołek dał Wam te możliwości. Super. Przekładamy. I lecimy. Kochani, wobec tego, Wy w obecnej sytuacji, relacji, jaka jest przeszkoda lub jakie jest wyzwanie w tej relacji, sytuacji, w jakim kierunku, dokąd zmierza ta relacja lub ta sytuacja oraz jaka jest rada lub jaki jest wynik dla Was w tej relacji, w tej sytuacji. Pod spodem 6 pentakli, wieża, 6 mieczy, kochankowie. Nie, idziemy dalej, co tam jest jeszcze? O, to już za daleko, ok. Zobaczymy, co to się tam w tym tle dzieje, że tak jest niestabilnie. Okay.
Wobec tego wy w tej relacji, w tej sytuacji obecnie. Cztery buławy, kochani. No to jest dla uczuć i dobrobyt. Słuchajcie, to karta, która przynajmniej obecnie jesteście w okresie pomyślności w sprawach uczuciowych w związku. Jeżeli single, to też być może coś pomyślnego na horyzoncie, bo cztery buławy oznaczają trwałość i stabilizację, trwałość związków. Więc jesteście obecnie, no chyba, że świętujecie też jakieś radosne wydarzenia. Jesteście w czasie odprężenia, może urlopu, jakiejś zabawy też. Tutaj też w tej karcie są liczne spotkania towarzyskie, więc dla singli super. Też nie tylko dla singli, spotkania pełne emocji. No i tak jakby plany, w których w trakcie jesteście realizacji, związane z uczuciami, relacje w związku mają tutaj duże szanse powodzenia lub po prostu Wam się wiedzie w relacji, w związku, więc na chwilę obecną jest naprawdę, powinno być dobrze, tak? To też może oznaczać, że być może w najbliższym czasie zostaliście zaproszeni lub będziecie zaproszeni na jakąś uroczystość ślubną, weselną. Dla singielków i singielek może to oznaczać nadejście po prostu dobrego czasu na zawarcie nowych znajomości, aby zawrzeć nowe znajomości. Bo w czwórce buław mamy dobrobyt, mamy bezpieczeństwo, ochronę. To jest też karta z plonów, czyli zbierania żniw z wcześniejszych działań. I jest jakby zwieńczeniem, pozytywnym zakończeniem wcześniejszych działań, więc no, wskazuje to na jakieś Wasze osobiste osiągnięcia w tym miesiącu i sukcesy, i na jakąś stabilizację po wcześniej podjętych działaniach. Też często po dokonanym wcześniej wyborze, kochani, może tak być. I to nieistotne, czy dokonany wybór był przez nas, czy nie przez nas, ale dokonany wybór spowodował właśnie tą sytuację, te cztery buławy, w których jesteście obecnie. Bo to dla każdego będzie inaczej i co innego. Co jeszcze, kochani? Jeszcze... to jest też czas, kiedy, wiecie, będzie się sporo działo. Wydarzenia powinny mieć tutaj pozytywny wydźwięk. Nie będzie jakby czasu na nudę też. No nie będzie czasu chyba na nudę. Chyba raczej nie będzie. Generalnie jest kartą stabilizacji, spokoju. I tutaj, wiecie, tutaj Wasze wcześniejsze wysiłki przyniosły już oczekiwane lub przyniosą oczekiwane rezultaty, które stanowią jakiś solidny fundament pod kolejne działania. A więc wygląda to dobrze. Myślę, że tu nie ma co więcej z tego wyciskać, bo nie o to w tym chodzi, żeby wyciskać. Może dla kogoś z Was to jest jakieś małżeństwo, tylko albo Wasze, albo jakieś małżeństwo będzie w tym miesiącu na rzeczy. Bo to może symbolizować, owszem, Wasz tam dom, szczęście rodzinne, harmonię, świętowanie, więzi rodzinne, małżeństwo, tylko to jeszcze się okaże, czy... Bo to jesteście Wy w tej sytuacji, więc jeżeli byście mieli być w sytuacji małżeństwa, to raczej byście o tym wiedzieli. No chyba, że to będą jakieś zaręczyny i małżeństwo, jakaś taka decyzja. Może macie takie coś w planach, tak? Chyba, że będzie w kontekście jakiegoś innego małżeństwa, ale to zobaczymy. Moi drodzy, wobec tego, co utrudnia, w sensie, jakie są wyzwania lub co przeszkadza w tej sytuacji, w tej relacji? Przeszkadza trójka mieczy i skarby moje. Przeszkadza jakieś złamane serce. Oczywiście na to nie było się przygotowanym, więc to musiało się stać. I może to być wyzwaniem. Tak, może być jakiś żal z powodu jakiegoś braku, niedosytu. Słuchajcie, trzy miecze to jest też jakby nieumiejętność zdobycia tego, co daje komfort finansowy. Jeżeli miałoby to nie odnosić się do relacji, ale jest to w pozycji, w rozkładzie na relacje, na miłość, na związki, ale w pozycji wyzwania lub tego, co przeszkadza, więc można tą kartę, no bo w miłości, w relacji, w związkach może przeszkadzać to, że nie mamy możliwości zdobycia takich zasobów pieniężnych, jakie byśmy chcieli dla tej stabilizacji, tak, czy tam dla tej relacji. I może to być przeszkodą, tak, albo może to być właśnie wyzwaniem. To tak tylko na marginesie. Natomiast może macie jakieś
jakieś bolesne zakończenie związku. Ta karta w wyzwaniu może oznaczać to, że być może wy macie na myśli to, że musielibyście lub będziecie musieli jakiś związek zakończyć i będzie to dla kogoś bolesne i to jest dla was w wyzwaniu, tak, że takie coś planujecie, albo po prostu jest to przeszkodą, w sensie, że zostało to serce komuś złamane, być może wam, i z tego względu jest to w przeszkodzie na jakąkolwiek poczucie się stabilnie i bezpiecznie w relacji, na przykład obecnej, tak, bo no bo byliście poranieni gdzieś tam w przeszłości, najprawdopodobniej niektórzy z was, stąd trzy miecze i dlatego jest to jakby dla was wyzwaniem, tak? Przeszkodą w tym momencie, żeby móc się skupić na tej stabilizacji i jakby w nią uwierzyć, tak? Że przychodzą jakieś wcześniej podjęte wysiłki, że się realizują. Ale w ogóle, oprócz tego już o czym wspomniałam, owszem, może być też tak, że przeszkodą może być to, może być jakiś wasz, że przeżywacie jakieś rozczarowanie lub smutek związane z tym, że rzeczywistość odbiega od tego, czego oczekiwaliście. Albo różni się od waszych wyobrażeń. Czasem tak jest, że coś nie wygląda, relacja nie wygląda na przykład tak, jak wyobrażaliśmy sobie, że z tą osobą będzie wyglądała, albo ta osoba tak nie wygląda, tak? Że myśleliśmy, że jest inna, okazała się inna. Czasem tak jest. To jest też taka sytuacja i może być wyzwaniem taka sytuacja, w której się znajdziecie, gdzie sprawy będą toczyły się własnym biegiem, zgodnie z koleją rzeczy i są one dalekie od waszych wewnętrznych pragnień. Tu mogą być różne rzeczy w wyzwaniu. Dla każdego może być to coś innego. No, tym bardziej, że w tej karcie, słuchajcie, też może przeszkadzać to, że możecie przenosić swoje wyobrażenia na innych ludzi i doświadczać teraz cierpienia z tego powodu, ponieważ to uświadamia wam, że świat nie jest taki, jaki miał być w waszych marzeniach, tak? To jest taka wtedy życiowa lekcja jakby tego, że nie wszystko układa się po naszej myśli, tak? Ale to może być dla jednej osoby, może dla żadnej. W każdym razie, słuchajcie, trójka mieczy też może mówić o takiej sytuacji, że w której macie wątpliwości jakby i obawy, które okazały się prawdziwe i nie uzyskały jakby te sprawy szczęśliwego zakończenia. Dlatego może przeszkadzać komuś jakiś kryzys w związku czy w relacji, z którego nie może wybrnąć, tak? Ale to tak, to bardzo różnie. Słuchajcie, w każdym razie, jeśli jest to jakieś cierpienie emocjonalne, czy ból emocjonalny, czy smutek, czy jakaś separacja, czy też nawet jakiś trójkąt małżeński, bo no tak może być, że mogą być trzy osoby, tak? I ona może wskazywać na trójkąt, że przeszkadza jakaś osoba trzecia po prostu. I teraz ta osoba jest albo w ukryciu, albo nie. To znaczy może być sytuacja, wiecie, dla każdego inna, że ktoś może o tym wiedzieć, tak, że jest jakaś osoba trzecia, a ktoś może być w sytuacji, że o tym nie wie. I teraz w przeszkodzie może być to, że nie wie, a jest trzecia osoba w związku czy w relacji, a w wyzwaniu może być to, że jest trzecia osoba, natomiast jest w ukryciu, czyli o niej nie wie. I to jest wyzwanie. Przepraszam, tam gdzie przeszkadza, to znaczy, że przeszkadza, a wy nie wiecie, że ta osoba jest, natomiast w wyzwaniu, że wiecie, że ta osoba jest. I to jest raniące, to jest ból, to jest cierpienie, bo się na przykład o tym dowiedzieliście i wiecie, że jest ktoś trzeci, lub podejrzewacie to już na tyle mocno, że no nie da się jak gdyby wybrnąć z tych podejrzeń, tak? Bo nie da się tego inaczej racjonalnie wytłumaczyć, no bo jeżeli coś jest prawdą i wiecie, że jest prawdą, bo zostało to, bo to, nie wiem, wyszło, wypłynęło, ujrzało światło dzienne, jest na to dowód, no to trudno temu zaprzeczać, prawda? Samego siebie nikt nie będzie oszukiwał. No i to słuchajcie, to jest też, wskazuje to na osobę też, która przeżywa rozczarowanie, tak? Wydarzenia jakieś, które ranią. Kochani, natomiast w typowym takim rozkładzie na miłość, w relacji, w związku, jeszcze oprócz tego, no to jest to symbol jakichś problemów sercowych, tak? W sensie uczuciowych, zranionych uczuć. Może być też symbolem rozstania. No i tutaj, tak jak powiedziałam na początku, chyba w pierwszym zdaniu dla was o tej karcie, że być może dla niektórych z was wyzwaniem będzie rozstanie.
jakaś rozłąka, może rozwód, może separacja, tak? Może jakaś informacja, że związek nie ma już racji bytu, może właśnie w związku z osobą trzecią. Albo po prostu, że się wypalił. Może jest może jakieś oszustwo, jakaś zdrada. Jakieś wyznania, które po prostu ranią i są powodem do łez. Czasem tak jest. Czasem może mieć wrażenie, że świat nam się na głowę zawalił i tak dalej. Natomiast słuchajcie, to jest też karta, która wskazuje na sytuację, że wszystko dojrzało już do tego, aby po prostu zrobić z tym porządek. I to jest najważniejsze. A że coś, co miało miejsce, było bolesne, rozczarowujące, utrata kogoś lub czegoś, to jest zakończenie już jakiegoś etapu w życiu, tak? W jakim kierunku i dokąd zmierza ta relacja lub ta sytuacja? Ona zmierza w kierunku dziewiątki buław, więc skarby kochane. To jest okres dochodzenia do siebie po ciężkich i wyczerpujących organizm przeżyciach. Może to być okres po zakończeniu związku. Może. Może to wydarzy się w niedalekiej przyszłości. Dla kogoś, może dla jednej osoby, nie wiem dla ilu. Może to oznaczać też jakieś negatywne wpływy mające związek z przeszłością. No właśnie. No właśnie, negatywne wpływy mające na związek, wpływ na związek, które mają związek z przeszłością, tak? Stąd brak zaufania, stąd wyzwaniem trójka mieczy, stąd lęk przed odrzuceniem, przed zranieniem. Więc widzicie, dla jednych to może być sytuacja taka, a dla drugich taka, że po prostu jest to zwykłe myśli, myślokształty, że boicie się. Boicie się zranienia. Tu niby macie, sytuacja wam się stabilizuje, jest coś fajnego, jest dobrobyt, bezpieczeństwo, ochrona, jest fajny związek, trwała, dobra relacja, a wy jakby, niektórzy z was obawiają się tego, że zostaną kiedyś zranieni. I to negatywnie wpływa, to jest być może dla niektórych was wyzwaniem i to przeszkadza wam bo w tej sytuacji, bo dalej zmierza to po prostu do jakby takich, do tego, że musicie dochodzić, tak, po tych wydarzeniach, po tych, po tych przeżyciach, tak? I macie ten lęk przed odrzuceniem i zranieniem. Słuchajcie, no też muszę powiedzieć to, że dla niektórych z was może to oznaczać jakieś narastające problemy w związku. I teraz, no pewnie jest to dla tych osób, dla których częściowo będzie się okazywać, że tutaj jest osoba trzecia, tak, o której wiedzieliście lub nie wiedzieliście. I wtedy dziewięć buław faktycznie może spowodować narastanie, no bo będziecie chcieli jakby tą sytuację wyjaśnić, czy też po prostu coś zakończyć. Właśnie dlatego wyzwaniem może jest dla niektórych was zakończenie związku. W związku z tym, no będą z tym jakieś problemy, bo wiecie, no tak jak wy nie byliście na to przygotowani, że ktoś jest trzeci w relacji, to tak samo ta osoba, która też nie była na to przygotowana, że się o tym dowiecie. No więc robi problemy w różnej postaci, może nawet... Mam nadzieję, że nie, żadna agresja, ale może robić problemy, tak? Bo tak niektóre osoby reagują, jeżeli się ktoś dowie, że robią coś, słuchajcie, nie w porządku, tak? Znaczy nie w porządku, to nie chodzi też, że to jest nie w porządku, to jest, jeżeli jest jakaś zdrada, oszustwo i tak dalej, no to wiadomo, że to jest coś, co jest nieodwracalnego w wielu przypadkach, więc dlatego ktoś może robić problemy w związku, ale też może to dotyczyć oczywiście was, bo wy możecie mieć, tak jak mówię, osobę trzecią w wyzwaniu, rozstanie, tak? No i tutaj dalsze problemy, bo zakończenie związku, chcecie jakby dojść po tych przeżyciach, że chcecie to zakończyć, no to dla każdego będzie inaczej. Natomiast ta karta mówi też o nieobawianiu się o przyszłość i żebyście walczyli dalej, a jeśli brakuje wam sił, to abyście czerpali ją z wiary w to, że wygrana jest w zasięgu ręki. Więc widzicie, waszym największym wrogiem w tym momencie będzie strach i związane z tym zniechęcenie, dlatego nie warto iść w tym kierunku, tak? Być ostrożnym, nie wystawiać się na przysłowiowe ciosy, czyli jak ktoś będzie robił, będzie problem w związku narastał, to nie wystawiać się, tylko starać się po prostu ten konflikt zażegnać, złagodzić, tak? Jeśli trzeba i chcecie odejść, to odejść, ale w taki sposób, aby nikt was nie krzywdził i krzywdy wam nie robił. Słuchajcie, no doświadczenie życiowe będzie tutaj zmierzało w kierunku tego, że będzie procentowało, tak? Będzie samokontrola, będzie dziewięć buław, to jest też silny związek pomiędzy dwojgiem ludzi, więc istnieje silny związek. I słuchajcie, to jest związek, którego nikt nie zniszczy, więc to jest w tej karcie budujące, że to nie dla każdego z was będzie tak, jak tutaj. Więc układa się to bardziej w całość dla większości, że jest dobrobyt, jest stabilizacja, jest bezpieczeństwo, jest
jest trwały, zgodny związek, relacja. Wyzwaniem jest to, aby zapomnieć o zranieniach, o tym, że być może tym razem nie będziecie zranieni i skrzywdzeni. I w dziewiątce buław zaufać temu, że istnieje między wami silny związek, którego nikt nie zniszczy, lub w takim kierunku to po prostu idzie, bo to jest na pozycji, dokąd zmierza ta relacja czy ta sytuacja. Po prostu potrzeba w tej karcie więcej pracy nad tym, aby stworzyć ten wspaniały związek, który nie będzie ulegał wpływom towarzyskim. I to jest istotne. Bo widzicie, w trójce buław on ulega wpływom towarzyskim. Ktoś może tutaj przeszkadzać w tej relacji jako trzecia osoba, wtrącać się. No ale tutaj raczej, wiecie, no trzy miecze to mogła być zdrada, tak, to oszustwo, więc to nie tylko, że ktoś się słownie wtrącił w relację, tak jak na przykład jest w szóstce kielichów, to w trzech mieczach już raczej, wiecie, coś jest, ktoś jest na rzeczy, tak, coś z tym kimś się działo lub było robione. Dlatego jeżeli my się tego obawiamy, żeby nas to nie spotkało, bo nas spotkało to na przykład poprzednim razem z kimś innym lub poprzednim razem z tą samą osobą, bo może być różnie, to dlatego potrzeba w dziewiątce była więcej pracy, aby stworzyć ten wspaniały związek, który nie będzie ulegał wpływom towarzyskim, czyli że na was dwojga nie będzie miało wpływu żadna osoba trzecia i nie zaszkodzi waszej relacji, nie zagrozi jej wtedy, rozumiecie, o co chodzi. Kochani, w tej karcie wasza osobista, ognista natura osiągnie już poziom takiej ciągłej stabilizacji i dużej siły, wielkiej siły. Nie pozwólcie w razie gdyby się partnerowi atakować po prostu w jakikolwiek sposób. Umacniajcie swoje przekonania nawet, jeżeli wasza osoba ma na ten temat odmienne zdanie. Owszem, popierajcie swoją drugą połówkę, nie opuszczajcie jej bez względu na kłopoty, które temu towarzyszą, jemu natomiast, czy jej, natomiast tutaj jakby wymaga to dużej siły, ale wy tą siłę macie. I w chwilach zwątpienia pojawienie się tej karty tak naprawdę uspokaja, przypominając wam o tym, że macie wszystko, co potrzebne do utrzymania obecnej pozycji. Wy to już macie, posiadacie. Trzeba być po prostu czujnym i tyle w tej karcie. Rada i wynik dla was. Baranki, 7 mieczy. Patrzcie, dwie buławy, dwa miecze. Macie mieczowo-buławowo, czyli macie ogień, macie działanie i macie myślokształty. Myśli. Mieczowo. Nie ma kielicha, ale to nie znaczy, widzicie. Może być czytanie na miłość dobre bez kielichów. Też może być. Siedem mieczy, słuchajcie, jako rada. Ta karta może w radzie lub w wyniku mówić wam o tym, abyście działali w sposób bardziej zawoalowany, taki bardziej ukryty. No właśnie, to dlaczego taka rada? Słuchajcie, siódemka mieczy jest kartą wskazującą na jakąś nieuczciwość, na to, że ktoś bardzo oszukuje, zdradza, ukrywa. Jakaś osoba zdradliwa, kłamliwa, ukrywająca, zakłamana, jednocześnie zmartwiona właśnie być może tym, że musi kogoś ukrywać albo że ukrywa to, że kogoś zdradza, tak? Słuchajcie, owszem, to jest też karta złodzieja, tak? No, może ktoś was na końcu skradnie lub wy kogoś skradniecie komuś, bo tak może być. Nie wykluczamy takiego wyniku. Wiecie, czasem ta karta może też w radzie można ją potraktować jako wynik, że ktoś, kto był waszym przyjacielem, może wy byliście czyimś przyjacielem, a okazało się, że podszedł do was tak blisko po to, albo wy podejdziecie do kogoś tak blisko tylko po to, aby było wam łatwiej skraść jego serce lub tej osobie łatwiej skraść wasze serce. I to są już takie chwyty, wiecie, manipulacyjne, chwyty nie fair. Ktoś na tym zwykle ucierpi, no, bo to jest jednak jakaś zdrada pod osłoną nocy, nie wprost, tak? Można na przykład nie skończyć jednego związku, wejść w drugi, czy wejść w coś innego i sprawa wychodzi na jaw, ponieważ jest ktoś nieostrożny. Z tego względu ja chciałabym to tutaj dopowiedzieć, tą siódemkę mieczy, bo tutaj będziesz musiał użyć, kochany baranie, całego swojego sprytu i silnej woli, by pokonać wroga. Niewykluczone, że będziesz musiał coś poświęcić dla dobra sprawy. Tak może być, bo tu jest ostrzeżenie przed fałszem i zdradą też. Więc moi kochani, no pytanie, czy tutaj coś faktycznie nie wyjdzie. Czy to z was, że wy będziecie nieostrożni, czy ktoś będzie nieostrożny, czy ktoś jest w jednym, wszedł w drugie lub próbuje wejść w drugie. No jak to faktycznie jest, jak to może być? Hmm.
wiecie, to jest karta, która mówi o wyborach, o decyzjach. Lecz też mówi, że wykorzystywana jest pomysłowość przez tą osobę w niezdrowy sposób, czy to przez Was, czy przez kogoś innego. To są takie wybory, decyzje, mowa o ryzyku i nagrodzie, ale słuchajcie, jest to ryzyko oparte na niezbyt honorowych zamiarach. Wybieranie takiej najprostszej drogi do osiągnięcia swojego celu, a później okazuje się, że ta łatwiejsza droga nie przynosi oczekiwanego Wam rezultatu i efektu. Dlatego tak naprawdę okazała się znacznie trudniejsza. Bo w tej karcie często przekonujecie się, że sprawy nie są takimi, jakie Wam się wydawały, że są naprawdę. Dlatego wskazuje to często na kłamstwo, oszustwo i nawet zdradę. Kochani, może być takie zdradzone zaufanie. Mogą być w tym jakieś ukryte motywy. Może być tak, że ktoś coś zaczął, nie skończył, ma dwie sprawy, wie, że z jednej musi wyjść. Nie wiem, co będzie dla kogo tak naprawdę. I no zobaczmy, kto z czego musi wyjść i o co chodzi z tą siódemką mieczy wobec tego dla Was. Dlaczego siedem mieczy dla baranka? Dlaczego siedem mieczy dla baranka? Wypadła czwóreczka kielichów. No jest to jakieś niezadowolenie. Ktoś tam gdzieś stoi. Jest, ale osoba, która patrzy na cztery kielichy, nie zauważa tej osoby, nie chce jej widzieć, że ma i nadal ma jakieś niezadowolenie. Dlaczego siedem mieczy dla baranka w pozycji rada wynik? Dlaczego siedem mieczy dla baranka w pozycji rada wynik? A, i tutaj też widzicie, mieliście to sześć pentakli, była ta wieża, kochankowie, sześć mieczy, no. Szóstki, trzy szóstki aż i jeszcze, bo kochankowie to też karta szósta, wielkie arkana. No, tu jest jakaś sprawa z osobą trzecią, albo, no dobra, zobaczymy, może to jest jakieś zakochanie po prostu dodatkowe. Dlaczego to siedem mieczy? Bo jest siła. Bo są kochankowie. Bo jest 10 kielichów. Kochani. Moi kochani. Jest siła, bo jest ogień. Osoba wie, że może wszystko. Nie wiem, czy to wy, czy to jakaś wasza potencjalna osoba, czy osoba, z którą jesteście. Wie, że ma ogień, że może wszystko, że jest silna, że może ogarnąć i jedną osobę, i drugą osobę. Być może ogarnia ktoś z was lub ktoś w waszej relacji. Kochankowie, to jest też obopólne zakochanie, nie zapominajmy. To są kochankowie, to jest osoba w ukryciu, bo ktoś tu jest w ukryciu. Ktoś tu jest na tej karcie, że jest razem, a ktoś tutaj im się przygląda. Być może ktoś, kto się dowiedział w Trójce Mieczy, że jest osoba w ukryciu lub nie wiedział o niej, do niej i się dowie lub dowiedział, lub po prostu wiedział i no i co dalej z tym, tak? No więc kochankowie mówią o obopólnym, to jest też karta bliźniot. Tu w ogóle są miecze, więc tu jest żywioł powietrza, żywioł ognia, no ale to różne znaki mogą być. Natomiast siła to jest karta lwa, kochankowie bliźnięta, no ale to może być też dla nikogo akurat, jeżeli chodzi o te znaki. No i to jest taki, wiecie, intymny związek, który mówi o zakochaniu, o takim obopólnym, o otwarciu się na miłość, na przyjaźń, o podjęciu. Tu jest też o podjęciu, że trzeba podjąć trudną decyzję, ale wiecie, tutaj to już trzeba wybrać jedną z dwojga. I ten wybór jest konieczny. A więc to już, wiecie, to już pytanie, kto z tego ukrycia wyjdzie i kto z kim będzie, bo mamy jeszcze 10 kielichów tutaj. A 10 kielichów to jest dziesiątka, to jest spełnienie, to jest jakby pełnia szczęścia, to już jest końcówka, pełnia szczęścia emocjonalnego, takiego rodzinnego, czyli coś, co się realizuje i zrealizowało, więc to szczęście może się dopełniło i zrealizowało i to może być dla Was różnie, bo dla niektórych może być tak, że ktoś z Was po prostu, pomimo, że była ta osoba trzecia, będzie chciał zostać w tej relacji, tak? Bo dlaczego? Bo to tutaj ma spełnienie emocjonalne, pełnię szczęścia, że to tu ma rodzinę, a dla innych będzie, że to z tą osobą, którą wybierze. Nie wiem, czy to Wy wybierzecie, czy to Wy będziecie wybierani. Bo no, kochanków mieliśmy też w tle, tam, pod spodem.
I tutaj to tak wygląda dosyć mocno, słuchajcie, w sposób taki, że, no, że jest ta osoba trzecia. Tu są trzy miecze, znaczy tak, że no, wy się też tego zranienia boicie, tak? Tu macie obopólne zakochanie, jest wszystko okej, tylko tak naprawdę nie wiecie, czy to jest obopólne zakochanie, gdzie radą i wynikiem jest to, że wy razem będziecie i to wy będziecie, czy wy będziecie z kimś innym, czy to ktoś będzie z wami, czy nie będzie z wami, tak? Czy to 10 kielichów będzie miał z wami, czy nie z wami? Możliwości, karta opiekuńcza, uwolni się od przeszłości, kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. Być może tutaj jest, kochani, klucz i odpowiedź do tego. Do tego, czy wy jesteście kochanką, kochankiem i to dla was będzie to spełnienie, te 10 kielichów, bo to idzie w tym kierunku. I może tak być, że to dla was będzie. Że w radzie, gdzie mieliśmy, czy w wyniku te 7 mieczy, dowiedzenie się o tym, ktoś dokona wyboru, tak? I ten wybór poprowadzi do 10 kielichów, do spełnienia emocjonalnego, do pełni szczęścia, do takiej rodziny pełnej, stabilnej, tak? Ciepłego domu, pełnego miłości. Uwolnij się od przeszłości, kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. A być może kluczem jest uwolnienie się od przeszłości, od tych trzech mieczy. Dla każdego z was to będzie co innego, inna sytuacja. I rozważcie ją dla siebie, co z wami rezonuje. Być może z nikim nie będzie to rezonowało i macie super świetne relacje, w których się nic nie dzieje, bo tak, kochani, jest. Jeżeli ktoś ma dobrą, szczęśliwą relację, dobry związek, to niech się nie doszukuje absolutnie na siłę jakichś osób trzecich i ukrytych w relacji, tak? Bo wy sami też przecież jesteście w stanie się dowiedzieć. No, jeżeli jesteście z kochającym partnerem i macie wzajemne, obopólne zaufanie, zakochanie i miłość i spędzacie z nim dnie i noce i wiecie, że jest tylko z wami, że kocha tylko was, no to trudno tutaj doszukiwać się trzeciej osoby, tak? Bo wiecie, wtedy się pojawiają jakieś symptomy, to się zauważa wcześniej, to są małe i większe rzeczy, których jest coraz więcej i zaczynają układać się w całość i wtedy wiemy, że jest osoba trzecia i że są jakaś karta kochanków jest, tak? No bo jest to czyjeś obopólne zakochanie, ono jest na pewno. Sami wiecie, jaką macie sytuację i sami wiecie, czyje. Kochani, życzę wam samych dobrych energii, dużo miłości na najbliższy miesiąc i wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję wam i do następnego razu. Buziaczki, pa, pa.